że ten wyjazd jest prawdopodobnie ostatnim. Prawie złamałem sobie nogę. Pierwszy widz na kempingu spotkany. Widzicie te dziury w tym klifie? Tak, przyszliśmy pożegnać Posejdona. Jeśli chodzi o pracę youtubera, no to trzeba być na bieżąco, więc z rana przy śniadaniu z fantastycznym widokiem można rozpocząć dzień. Nie wiem jak wy, ale my lubimy sobie do jedzonka puścić jakiegoś youtubka. W tym przypadku jest to Kiki Świat. Smacznego. Kobreloczek oddać od bramy, ale pani powiedziała, że my nie zapłaciliśmy, a Kasia zapłaciła 3 dni temu. Słoneczko się tutaj ładnie do nas przebija przez okno dachowe. A co chciałem wam powiedzieć? Siemanko, ja jestem Hubert i witam was na zdrowym zoncie. My już tutaj pomału przygotowujemy się do powrotu do domu. Zuzia już nas tutaj troszkę oporządziła, posprzątała. Ale idziemy w tym momencie pożegnać się z morzem. Idziemy sobie na plażę po raz ostatni zobaczyć te fale z bliska, powąchać piach i tak dalej. Także chodźcie razem z nami. Także pomimo, że mamy tutaj taki wspaniały widok za pleckami, to idziemy się przejść po tym piachu, bo po to tuśmy przyjechali. Tam stoją elfcy, czyli my. I tutaj mamy aleję brzozową i tył tych wszystkich domków. Kita chodzi. Dobry dzień. I na wyjściu z chorego zontu, z horyzontu w sumie, tutaj od razu macie różnego rodzaju bary, sklepiki i tak dalej, z czego jeden nawet teraz jest sprawny, działający, funkcjonujący. I tutaj od razu jest ten deptak do wyjścia numer 12. No, także myślę, że mogę wam tutaj stwierdzić, że nasz wyjazd uważam za owocny, poza tym, że wczoraj mnie cały dzień bolała głowa, ale całe szczęście nie rozchorowałem się i prawie złamałem sobie nogę. Wrzucę wam tutaj wstawkę, jak normalnie mało brakowało, abym musiał korzystać z usług naszego Funduszu Zdrowia, ale całe szczęście nie musiałem. Jak normalnie mało brakowało, abym musiał korzystać z usług naszego Funduszu Zdrowia, ale całe szczęście nie musiałem. Wypoczęliśmy sobie, odpoczęliśmy od codzienności, napowaliśmy się tym widokiem, słońca złapaliśmy, witaminka D wleciała, po prostu tego słońca to cały czas jest za mało, za mało, za mało. Brakuje go, ale nie ma co narzekać, trzeba się pakować i jechać do Albanii. Jesteśmy, słuchajcie, przyszliśmy pożegnać Posejdona. A tu są ślady po maszynie grabiącej. Jak? No dzisiaj morze jest również spokojniutkie. Delikatnie sobie te fale się rozbijają od brzeg. Ach, ten zapach i ten dźwięk to są po prostu, no naprawdę, tak kojące moją duszę po prostu rzeczy, że kocham to. No a z takich ciekawostek kanałowych to muszę wam powiedzieć, że ten wyjazd jest prawdopodobnie ostatnim w najbliższym czasie wyjazdem na polski kemping i nad polskie morze. Jeszcze wybieramy się na majówkę, ale gdzie to sobie zobaczycie. Myślę, że wrócimy trochę do serii z podbijania korony gór Polski, ale to wyjdzie w swoim czasie. A takim głównym celem
tego roku. Jest taka długa wyprawa do Chorwacji, także tutaj mały spoiler dla Was. Wybieramy się z przyczepą w taką długą podróż dla nas, bardzo długą podróż samochodową, przyczepową. I myślę, że to będzie ekstra wyjazd, także subskrybujcie, żeby nie przegapić tego, co w najbliższym czasie nadciąga. I taka informacja chłopowska, to tutaj jest kamieniście. Tutaj pamiętajcie, że jak przyjedziecie, to nie warto tak z rozpędu na hurra wbiegać do tej wody, bo można sobie kopyta połamać. Tu jest ten taras widokowy. Widzicie te dziury w tym klifie? Tu, wszędzie. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie na ten temat. Co to są za dziury? Moim zdaniem są to jaskółcze gniazda. Ale czy się mylę? Czy ktoś zna odpowiedź? Także żegnamy się z morzem. Bye, opa. Jeszcze kiedyś tutaj wrócę. Tabletka zna wyjściówkę i pędzi na schody pierwsza. Kto pamięta, ile schodów było przy wejściu na Lazurowe, ten pisze. 187 czy coś? Idziemy. Jakby ktoś się zastanawiał, to wychodząc po tych schodach do wejścia 13, tutaj prosto już jest do Lazurowego i przy takim znaku widać strzałki niebieską, że tędy idzie ten szlak pomiędzy budynkami. Żeby po prostu nie przechodzić komuś przez pole kempingowe, bo może sobie tego nie życzyć, jak nie jesteśmy jego klientem. Tylko wyjść tędy do drogi. Taką ogólnodostępną ścieżką. No i nasz spacer z pożegnania Bałtyku dobiegł końca. Zbliżamy się właśnie już do naszego kempingu, którego właśnie wyjeżdża sobie właściciel. Pozdrawiamy. Wbijamy pod naszą przyczepę i zbieramy się do domu. Przed nami dosyć długa podróż, więc po prostu trzeba już z rana, no nie tak z rana, bo około 12 jest, uciekać. Także żegnamy się z horyzontem i jedziemy do domu. No, my już żegnamy się z kempingiem, żegnamy się z widzami. Siemanko. Tak, pozdrowienia dla kolegi z Łodzi, który do nami właśnie jedzie i zmierza do Jastrzębiej Góry. Pozdro 600. Pierwszy widz na kempingu spotkany. Bardzo miło, sympatycznie, a my lecimy do domu. Jakieś 150 km od kempingu zatrzymaliśmy się, jak widzicie, na poboczu przy wjeździe do lasku, żeby rozprostować trochę kości, wyjść z pieskiem, no i chwilę odsapnąć od tego siedzenia. No i w międzyczasie chciałbym Was zapytać, jakie macie sposoby na umilanie sobie podróży? Naszą taką jedną z zabaw, jakie uskuteczniamy w trakcie jazdy, jest widzę psa. Jeżeli nie kojarzycie czegoś takiego, to polega to na tym, że kto widzi psa, ten mówi widzę psa i druga osoba, jeżeli są dwie, my jesteśmy we dwoje, jeżeli zobaczy tego pieska również, to po prostu jest on akceptowany.
A w momencie, kiedy ta druga osoba nie ma możliwości zobaczyć tego psa, to po prostu nie zalicza on się, bo wszyscy muszą zobaczyć. I to jest taka zasada takiego niepełnego zaufania, bo można było oszukiwać, że się widzi psa i tyle, a tego psa by nie było. I w tym momencie tak naprawdę przegrywam 8-6 z Zuzanną. Po drodze spotkaliśmy już 8 plus 6, to jest 14 piesków. Różnych piesków oczywiście, bo tego samego jak druga osoba zobaczy, to się już nie liczy. Więc 8-6 przegrywam, ale to dlatego, że jako kierowca nie mogę się tak rozglądać. I jestem na straconej pozycji. Na przegranej pozycji. Ale Zuzanna tutaj przoduje. 8-6, jedziemy dalej, zobaczymy kto wygra ten pojedynek. A wy jak swoją drogę umilacie? Dajcie znać w komentarzach, jak spędzacie sobie czas w podróży, bo jednak parę godzin tutaj, żeby się przetransportować z miejsca na miejsce, trzeba w aucie poświęcić. Widzę psa. Pies na pokładzie. No my już dojeżdżamy pomalutku do domu, także podróż nam się tutaj udała. Widzę psa, przegrałem 8 do 10, także no niestety na moją niekorzyść ta gierka tym razem, ale będę walczył w kolejnej trasie. A że już niebawem wybieramy się na kolejną podróż, to subskrybujcie kanał, żeby niczego nie przegapić. Dajcie łapę w górę, jeżeli Wam się podobało i do zobaczenia na kolejnym filmie. Hej!